Try not to kill him too quickly. Run to your master! And give him this message! I come for him! Shelob can reveal Sauron's weakness. We need her. But at what cost? To jest bardzo dobre pytanie. Hej, cześć, siema do was wszystkim, z tej strony Jack. Witam cię z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Middle Earth Shadow of War. W tym materiale zajmiemy się... Pięknie wysadzona główka. Zajmiemy się fabułą i... Zresztą, jak powiedziałem na końcówce poprzedniego materiału, to jest sporo tych pająków. Dobra. Brama zdrajców, tak się nazywa misja. Minas Ithil jest bliskie upadku, Szeloba może ci pomóc, ale za jaką cenę? Przekonajmy się! I've come to see more. I know. If you can see Sauron's fate, tell us his weakness, so we may defeat him. Your vision is limited. I would love nothing more than to see his torment, to see him beg before me. But my gaze is fixed upon the fate of Middle-earth. Return what you have stolen from me. And I will bring Sauron to you in chains. Why would I do that, Ringmaker? You and Sauron are one. Is this what you seek? Vagaries and riddles? She is not our ally. Certainly not yours. Come, Talion. See through my eyes. See through my eyes. Defeat comes from within. Oh, zdrajca? Minas Ithil houses a traitor. But who? Do you doubt her? Her visions have come to pass. You and I have both seen it. Then Minas Ithil is fighting a war on two sides. W sumie trochę już toczy, tylko że... Nieważne. Take us to him. A war chief speaks to him through a messenger. We can choose you the messenger. To ruszaj się, Gollum. The dark mistress offers her little ones a nest filled with her children. Wake them and sees what they do. No już wiem mniej więcej, co robią. Strzelamy sobie w gniazdko, wychodzą pajączki i mogą mnie zatruć, między innymi, ale mogą też zatruć wrogów. O, widzę, łaskawie postanowiły mnie nie atakować. Dziękuję. They will come back when no one sees and take the orcs back to the dark mistress so he can gobble them up here. A wretched Frodo, nie? What brings terror to our enemies is valuable to us. Come, the messenger is near. O Jezu, to jest dopiero brutalne.
Nie dość, że gościa tnę, to jeszcze nie w ognisko wszedłem. Kurde, gość jest cięty miecze, ktoś mu przebija ostrze głowę, po czym jeszcze... Po czym jeszcze wrzucamy go w ognisko, no kurde. Brutality się to nazywa w Mortal Kombat normalnie. Okej, pawęż, śmiertelnie chory. Co on gada? I'm on important business. Go to see the man breaker. All those come all blurry. Okay. Póki co idzie nieźle. Spiders are coming after us on purpose. It's not like before. I saw it with my own eyes. They were organized and they wanted our blood. You're my best. Oi! Make way! Make way! I have important news for the war chief. Just met with a pink-skinned traitor. He had quite a message for the boss. Clark. No kurde, serio, musiałem pominąć tę gadkę. Cicho tam. Zdaje się, ta precyzja jest dość irytująca. Jak go zmiotło z plaży, kurde, gdzieś tam na bok. Manbreaker! The Gravewalker is here. He's after me. I didn't tell him anything about the traitor. Oh, swear! Oczywiście, żeby nie było za łatwo, co? Forgive me, how many times have I told you all? Never speak of the traitor openly. Let this miserable dead glob be an example to the rest of you. The next maggot to even whisper the word traitor around me will get worse. A to jest wódz? Okej. Booth. Okej, on jest po prostu chory. Ale ta choroba niewiele mi da tak naprawdę. Okej. Okay. Panu dziękujemy. Cześć, czekaj, pokaż mi, czy on jest, na co on jest odporny. Na strzały, czyli mroczny cios nie ma sensu. Egzekucje, tchórze i muchy z Morgaj wprawiają go we wściekłość. Ta, berserk, chyba tarczownik. Wynajdź z siebie okrzyk. Brawurowo szarżuje do walki. Uderza tarczą o ziemię, ogłuszając i odrzucając. Używa śmiercionośnych, zakrzywionych ostrzy, by zadać serię szybkich, brutalnych ciosów. Przygotuje się na skoncentrowanie kilku szybkich ataków. I blokuje wszystkie ataki z przodu. No, dopóki oczywiście tarczy mu nie zniszczę. Bo to jest jak najbardziej możliwe. Jeden. Ważnie, nie trafiłem mu w głowę. Ludzie, no bez jaj. I suppose you're here because of the little turncoat I have in Minas Ethel. Well, you won't learn anything from me. No to się jeszcze przekonamy. Nie, nie, nie jego! Jak on mnie trafił? Fajnie. O. Kierwa interesting.
through! Don't show me who's worthy! Do mnie? Oczywiście, że jestem. Super, nie ma tak stracić obie. O, noże? Noż. Już miałem taką cichą nadzieję. Jak on jest zścieczony, to dostaje, nie wiem, jakiegoś buffa do leczenia, bo ja naprawdę nie ogarniam czasami, dlaczego chłop tak często tak ode mnie obrywa, tak praktycznie w ogóle wygląda, jakby damage'a nie dostawał. Kurde, miałem go od tyłu, no, wziętego. Znowu go miałem od tyłu wziętego. Nie, co jest? Czemu nie mogę tej... Ej, nie! Nie, czekaj, muszę to teraz sprawdzić. Nie gadaj! No nie! Ej, serio? To są dwa wymienne upgrade'y i myślę, że to jest pasywne! No co za szajs! Ja myślałem, że to będzie pasywne, a nie, że to jest na zmianę! No kurde! Że ja tego nienawidzę! To powinno być pasywne! No i co, pyk! Gleba, mucimy typa i w międzyczasie upiór nas broni, no dlaczego by nie? Dobra. Aha. A dobra, nie, coś mi tam zrobiłem. A, czekaj, były strzały. Proszę, o nie. I z bara mu chciałem wjechać. The beasts of Mordor follow my command. You think yourself mightier than them? A ten tu skąd? Wrong. Wrażliwy na egzekucję. Off your pets, scum! Like this. Aha, i tyle było z tego Karagora, świetnie. No! Tego przydu... Tego przydpasa się muszę... pozbyć w pierwszej kolejności. Zamknij pysk z łaski swojej! Chryste! Dobra, i mucimy go dalej. Teraz mocniejsza egzekucja. Dobra, i teraz jest złamany, czyli mogę go przesłuchać. Tylko najpierw oczywiście muszę przeczekać, aż mu ten szał minie. No. A tak, odporny na strzałę. To jest głupie, że nie mogę go przyśpilić. Rozumiem, że mu ataki nic nie robią, ale czemu nie mogę go przyśpilić do gleby? Chłopie, przejdzie ci to w końcu? No, bo dopóki mu to nie przejdzie, nie mogę go nawet tknąć. O! Teraz przeszło. Spoko. Pyk! Rym, bym, dym, bym, 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 b
I jesteś mój. Okay. Można i tak. This is the work of the Witch King. He taunts us. We must get my ring back. And we will. But first we have to deal with the traitor within Mina's evil. Tell him, cruel Avenger, that bloodthirsty killer. He cuts your ugly heads, he plays with our brains, makes mince of their faces. He has his uses. I guess. O i miło, level up i punkcik. No spoko. Jaka fajna taka z kapturem. Kochane linie PKP. Zniszczenia. To także. With my ring, I could have stopped that from happening. We must get it back. And we will. But first, we must deal with the traitor within Minas Evil. O, siema! Drak! Draki atakują wrogów ogniem z dystansu. Strzel drakowi w głowę, gdy będzie atakował, aby sprowadzić go na glebę. Ja pierdzielę! Nie sądziłem, że tak szybko się tutaj pojawią. Dobra, to jest na razie tyle tutaj. Nic nowego. To się chyba odblokowało. O, jedyny pierścień też się odblokował. Znaczy odblokował. Pojawił po prostu. Tutaj drzwi tylko oznaczone. Tutaj dla was opisy. To nie, kurde, nie chciałem tam tak... Chciałem wstalić jeszcze ten czarnoksiężniku, bo coś widziałem, że się odblokowało. No i dobra, ostatni w takim razie upgrade, jaki mam, czyli smoczy jeździec. I to jest jedyny upgrade, który mogę wykupić za punkt umiejętności, jako korową umiejętność, bo to, co jest tutaj, czyli dominacja kapitana, to zapewne się odblokuje fabularnie, kiedy odzyskamy pierścień. Więc póki co jeszcze szybko do kompendium. Główne postaci jest Gollum. Wolne ludy. O, Saruman. On się pojawił, bo jego tu nie było wcześniej. Jest mieszkańcy Mordoru, czarnoksiężnik z Angmaru, pierwszy spośród dziewięciu. Przeszkodzić mnie? Głupcze, żadnemu najwaleczniejszemu, nawet mężowi świata. Tu powinno być chyba na odwrót. Nie uda się nigdy i w niczym mi przeszkodzić. Czarnoksiężnik z Angmaru to główny dowódca armii Saurona i najpotężniejszy z dziewięciu upiorów pierścienia.
Przez ponad 4000 lat był najbardziej zaufanym sługą Saurona, spętanym mocą pierścienia władzy, który przyjął w drugiej erze. Czarnoksiężnik wyjątkową nienawiścią darzy Gondor, z którym walczył wieki temu. Po zdobyciu północnego królestwa Angmaru, armie Czarnoksiężnika ruszyły w kierunku północnych regionów Śródziemia. Sojusz Gondorczyków i elfów rozbił jego siły, ale sam Czarnoksiężnik uszedł z życiem. Gondorski książę Ernur chciał ruszyć za nim w pogoń, jednak elf Glorfindel odwiódł go od tego pomysłu. Od tego czasu Czarnoksiężnik pragnął zostać władcą Minas Ithil. Nauczony niepowodzeniem, Czarnoksiężnik postanowił obrać inną strategię, która wykorzystywała gondorską dumę. Pojawił się znów po latach, gdy Ernur został królem Gondoru i wyzwał go na pojedynek. Ernur przyjął wyzwanie, po czym ruszył samotnie na wschód, gdzie słuch o nim zaginął. Od tego czasu nikt inny nie stawał do boju z Czarnoksiężnikiem, a Gondor nie miał już króla. Jeśli Celebrimbor to nemezis Saurona, Talion z pewnością jest nemezis Czarnoksiężnika. Nazgulowi nie wystarczyło, by strażnik zginął jak inni ludzie, dlatego też ścigał go z obsesją graniczącą z manią. Nie zamierzał jednak zabijać Taliona, lecz uczynić jednym z 9. Okej. To chyba raczej 1 z 10, jak tak dalej pójdzie. Czarna mowa. To jest nowe. Krepy były, skryty był, co był? Władca bestii, tego chyba nie było. Tutaj reszta, z tego co widzę, to była. Czyli tylko te dwa wpisy. Tutaj wszystko sprawdzone, tutaj też. I co, teraz do Minas Ithil? Tja. No i kurde, niby mógłbym jeszcze wyczyścić to wszystko, ale dopóki nie będę mógł przejąć całej tej twierdzy, no to chyba nie ma to zbytniego sensu. Więc mapa świata. Mogę to tak? Mogę przybliżyć, świetnie. Questik jest tutaj na arenie. Dobra, no to lećmy. Tutaj nie ma co na armię patrzeć, no bo się oczywiście wszyscy... w cudzysłowie, zregenerowali. Więc lecimy od razu do questa głównego, który też jest na moje szczęście bardzo bliziutko. I myślę, że możemy się jeszcze tym questikiem na spokojnie zająć. Wrogowie zebrali się na arenie, a Czarnoksiężnik rzucił wyzwanie ożywieńcowi. Ależ proszę bardzo. The orcs' numbers have swelled beyond count. They're preparing for another push. No one has seen your father since the last battle. I have men looking for him. What new devilry is this? The Witch King himself comes to negotiate. No, tak średnio himself. My father's blade. My orcs help your general. Send out the Ranger of the Black Gate to die at the hands of my champion. And upon his defeat, your leader will be returned. Refuse, and all that is flesh shall suffer. I come for you, you town of Gondor. Yeah.
You understand? That the Uruks are incapable of mercy? That my father may already be dead? Ignore their taunts. We mustn't allow them. The Uruks love spectacle. If we can distract them in the arena, we can sneak into their camp and find my father. Can I ask this of you? Give them a show to remember. Try not to kill him too quickly. Kim przyjdzie mi walczyć? They seem to like their champion's chances, and it must be said he has size on his side. True, but you and I have him outnumbered. Welcome to the arena, man swine. The crowd screams for bloody spectacle, and you will give it to them. Arbeka. Okay, boi się mógł z Morgaj. Rani go ogień, ataki z ukrycia i ataki z dystansu. O, niewrażliwy na egzekucję, to gorzej. Trucizna reagowa, wściekłość. Dowódca. Kontratakuje przy pomocy potężnych ciosów ogłuszających. I dowodzi bandą dzikusów. Kurde, nie! Stary, co ci słabo idzie? Niby champion, ale taki trochę średni. Okej, fair enough. Wow, nieźle. If it's anything more than your death, you're going to be disappointed. You call that an attack? Adios. Macie tam kogoś? Well, too well. Adriel needs more time. Should I dance for them? Why, in a manner of speaking. Dobra. Kto jeszcze chce ze mną walczyć? I came into this arena to fight Sauron's champion. I am still waiting. Okay. Kurde, akurat na czas ukrycia, czemu? Akrobacje wprawiają go we wściekłość. Hey, is that you, my love? Okej, właśnie zmarnowałem dość potężną umiejętność. Umiejętność to jest w sumie za dużo powiedziane. Yes, more blood. The crowd is seething with excitement, and so am I. I'm seething with all sorts of things, actually. This is going to be glorious. Dobra, ale daj się pociąć, co? Może nie? No i oczywiście. Dostał teraz z dupy. Zrobiłem unik, ale okej. Okay. Że irytuje mnie to naprawdę z tych rozścieczonych wrogach, że się potem nie da ani zamrozić, ani nic. Got you, sir.
Dobra, ucięty. Szybka egzekucja. Szybki strzał. No i co? Lecimy, mucimy go po tej durnej mordzie. You brutally slain the vicious Uruk, have you? Ha! If only! No oczywiście, bo to jest twardzielem, a twardziel ma to do siebie, że nie chce sobie zdechnąć. Za pierwszym strzałem, ale od czego jest egzekucja? Dobrze, dziękuję. Młot bitewny. Still alive! I'm glad you made it through my comrades, because that means I received the honor of killing you. Not that it'll take much to do it. Poor Scream. Ej no, kolejny nacisk ukrycia, dlaczego? Co ja mam takiego zrobiłem? Czemu nie możesz dać kogoś na zabicie, na przykład na jeden tak z dystansu? Teraz bym się tak z chęcią wbił w tego gościa. Ale po co ci to było, kolego? Po co ci to było? Ok, miała być podwójna kontra, no ale dobra. Gdzie on jest? Gdzieś tam. Bum! Gleba! No i żegnamy. Głowa! Dobrze! No, to ten pan już na 100% nie wróci. Mój kapitan! I don't know what this manswine's on about. He wanted a proper fight, and here I am! Rywal? No kolejny, co ma wrażliwość na takie z ukrycia, ludzie! O co z tym rywalem chodzi, bo tego nie czaję. O ty gnoju! Bum! Masz obok typa na Karagorze, postawiłeś sobie skoś do kogoś obok. Ale kiepsko. No i wziął mi typ CES zepsuł. Here we are again. Last time we mixed it up was a good while back and a long way from here. But this is the place you've chosen to meet your end. And me? I respect that. Ja z nim walczyłem gdzieś? Serio? Gdzie? W sensie, ja nie wiem, czy chodzi o to, że to jest nawiązanie do Kiri w Ungol, czy... Bardziej chodzi o fakt, że on może w Mordorze gdzieś tam był? Ała! Smakuj lodu! Musiał! Musiał! Po prostu musiał! Jaka darkness, mordo? Jakie darkness? Właśnie brightness! Because I am BRIGHT LORD! I will get... Gdzie? Unik! Okej, to miał dość niskie szanse powodzenia, wręcz prawie zerowe, ale cieszę się, że zaliczyło... Cios? Nie, nie, wcisnąłem kontrę, ale oczywiście... Znowu wcisnąłem kontrę. Specjalnie podwójnie. Didn't you die?
Aha, El Mao. Jezus, grupa! Masz grupę! Typie, myśl! Blok, 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 blok i cały czas B. No dziękuję ci, kolego. Oj, pięknie, akurat na glewie go zabiłem. O, kucstenka, co teraz? I have upheld my end of the bargain! And your champion has upheld his! For fighting this pitiful enemy, the Dark Lord promised mercy! Gaze now upon the Bright Lord! I make no such offer! Jaki strzał! Run! Run to your master and give him this message! I come for him! Okej, okay, ale jakby Talion był teraz, jest teraz świadomy tego, co Celebrimbor powiedział? Czy nie? Let us hope Idril found her father. All that matters is the Palantir. It cannot fall into the Witch King's hands. I on ciągle o tym Palantirze, tylko chłopie. Dobra, gdzie? Nie! Wracaj mi tu. Jest gdzieś quest? Jest, tutaj aż, kurde. Dobra, no to tym się zajmiemy w kolejnym materiale. Ja póki co przenoszę się do tego miejsca. A my widzimy się w następnym materiale, w którym troszeczkę się pobawimy, jeśli chodzi właśnie o dalej fabułę, bo myślę, że nie ma co zbytnio zwlekać. Muszę też w końcu dokonać możliwość dominacji, żeby przejmować całkowicie wszystkie te miejscówki. No, plus fajnie się bije z wodzem, kiedy jego przydupaści nagle go zdradzają. To jest też ciekawe i interesujące zarazem. Tak więc dobrze, ode mnie to będzie póki co. Póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Middle-Earth Shadow of War. Cześć!